Używając metody dopełnienia do kwadratu, znajdź pierwiastki trójmianu. F od x równa się 4x kwadrat plus 40x plus 400. Może zacznijmy od tego, że pierwiastki trójmianu, co to są pierwiastki? Pierwiastki trójmianu. Ogólnie pierwiastki wielomianu, prawda, to są miejsca zerowe. Czyli rozwiązania równania 4x kwadrat plus 40x plus 400 równe 0. Czyli chcemy rozwiązać takie równanie. No, zacząłbym od tego, żeby podzielić przez 4. Prawda? Wszystko, żeby mieć trochę mniejsze liczby, zawsze to jest przyjemniej, czyli dzielimy przez 4. No, 0 przez 4 to jest nadal 0, ale napiszmy to tutaj. Czyli tak, tutaj zostaje nam x kwadrat plus 10x plus 100 równe 0. No dobrze, i teraz metoda dopełnienia do kwadratu polega na tym, że chcemy ten kawałek zapisać jako x plus coś do kwadratu, opierając się na następującym wzorze. Prawda? X plus a do kwadratu to jest x kwadrat plus 2ax plus a kwadrat. No i teraz tutaj musimy rozpoznać ten fragment, a następnie dodać i odjąć a kwadrat. Czyli mamy x kwadrat plus 2 razy 5 razy x, prawda? 2ax plus 100 równa się 0. To jest nasze równanie. No i widzimy, że teraz, żeby mieć pełen kwadrat, to musimy dodać 5 do kwadratu. No ale nie możemy bezkarnie dodać 5 do kwadratu do jednej strony. Musimy dodać do dwóch stron, czyli dodajmy do dwóch stron. I teraz to jest x plus 5 do kwadratu plus 100 równa się 25. No i co? I teraz jeszcze odejmujemy 100. I otrzymujemy równanie x plus 5 do kwadratu równa się 25 minus 100, czyli minus 75. No popatrzmy teraz na to równanie, prawda? Po lewej stronie mamy kwadrat pewnej liczby, tą liczbą jest x plus 5, a po prawej minus 75. No ale jasne jest, że kwadrat każdej liczby rzeczywistej jest nieujemny, czyli nie ma, czyli 0 lub więcej. No wobec tego nie istnieją liczby, których kwadrat, liczby rzeczywiste, których kwadrat jest równy minus 75. Zatem to równanie nie ma rozwiązań. Czyli brak rozwiązań, czyli innymi słowy ten trójmian nie ma pierwiastków, nie przecina osi x, no i na wykresie oznacza to, że ponieważ ta parabola ma ramiona skierowane do góry, bo współczynnik przy x kwadrat jest dodatni, to znaczy, że ona w całości leży ponad osią x-ów. No i ten wykres wygląda mniej więcej w ten sposób.